Cześć i czołem, witajcie już po świętach. Wracamy do gry Anti-Hero. Rozdział czwarty. Musimy zniszczyć Matyldę. Poziom normalny. Tym razem się tak łatwo nie damy. Lewa ręka wolna. Bo nie ma... Wsadem się nie obraca mapy, więc... Niespełniona, spadkobierczyni rodu kradnie. Dobra, unika bezpośrednich starć. Ma niewielką armię zbiorów, których wykorzystuje, by blokować przeciwników. Na mapie znajduje się 5 kościołów, czyli wiemy jak. pewności wsadem nie. Strzałkami. Dobra. Jednak skorzystam z lewej ręki. Najpierw odwiedzimy kościół. Jedna lampa, z czego możemy skorzystać. Odblokuj łobuzów. Odblokujemy. Ciśnij do kościoła. Jedna moneta więcej. Tatura. Skończona. Co tam, Matyldo, zrobisz? Jedna, trzy lampy, cztery złota. O, proszę. Skanona wzięła 4 złota. Dobra, nieważne. Myślę, że jeszcze warto odkryć ten kościół. Zabójczyni. Zadaje wrogowi 6 punktów obrażeń. W poprzednim odcinku już widzieliśmy, jak przydatna ona jest, bo cały mój gang już ulepszony kompletnie zabiła w jednej rundzie. Na pewno z niej skorzystamy. Troszeczkę później. Póki co myślę, że jeszcze skauta weźmiemy. Dobra, odkryj ten teren. Koniec tury. Jedna moneta, jedna. A, lamp nie. Nie zbieramy lamp. Dobra. Więc tak. Ciśniemy do kościoła. 2 złote monety, super. Jeszcze tutaj znajdziemy, co tutaj jest. Aha, tu jest posiadłość. Jeszcze możemy odkryć w sumie to. Nasz łobuz wskoczy tutaj. Pieniędzy potrzebujemy jak najbardziej. Czy nas stać na kolejnego? Stać, ale bez sensu wydawać pieniądze. Weźmiemy. Dobra. Skorzystamy z gangu. Zaraz odblokujemy tutaj te dwie postacie. Więc troszeczkę nafidujemy nasz gang. Widzę, też chyba wykupiła. Też ma gang. Odkryjmy to. Odkryjmy to. Możemy jeszcze odkryć to. Jedenaście monet. Zabijemy tego. Już będzie na drugim poziomie. 2 obrażenia. Jeszcze zabijemy tego obok. Wtedy będzie miał 3 obrażenia. I wtedy się bierzemy za... Sherry Ble. Nawet nie wiem, jak to się wymawia po angielsku. Co my możemy tutaj wziąć? Póki co nas nie stać na żadną z aktualizacji, więc chętnie weźmiemy jałmużnę w postaci lamp. Ale wykupić łobuza możemy. Wsadzimy go tutaj, do domu handlowego. Będziemy mieli już po lampie, chociaż jednej, naturę. Zaraz chyba miejscówkę zmieni. Jeżeli chodzi o cel
do zabicia. On chyba co ileś tam tur przeskakuje. Odkryjmy to. Co my jeszcze możemy odkryć? Odkryjmy. Dwa ruchy mamy. Odkryjmy to i zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj też jest posiadłość. Co my możemy wziąć? Ukradnij arcydzieło, okradaj posiadłości, dzieło sztuki za 2 latarnie. To nas chyba jakoś mocno jeszcze teraz nie interesuje. Sztylet na pewno jest nam potrzebny. Bo teraz my zabijmy tego. Będziemy mieli 3 ataku. 3 obrażenia. Możemy już zakończyć turę. Miejmy nadzieję, że ten cel nie zmieni miejsca. W sensie nie przejdzie gdzie indziej. O cholera, no też się Matylda nieźle rozwija. Już 4 budynki przechwyciła. Jednak. Jednak. Jedna tura. Druga tura. Trzecia tura. I zabijmy. Wykonany kontrakt. Dobra, za 1 punkt warto było. Idź w złoto. Teraz pójdziemy. 3 sztuki to i tak sporo, jeżeli chodzi o atak. Co możemy wziąć? Odblokujemy sobie może zbira, aby nasz gang miał troszeczkę więcej życia. 3. Czyż i tak się już obawiam w tym momencie, że ten gang Matyldy jest o wiele lepszy. Gdzie my jeszcze możemy włożyć łobuza? Póki co chyba widzę na razie nigdzie. 2 monety, 19 złota i 1 lampa. Troszeczkę mało tych lamp mamy. Więc chyba się w następnej turze wykupimy chociaż 2 łobuzów, wsadzimy do domu handlowego, żebyśmy mieli więcej tych lamp. No to zobaczymy, czy nam naszego gangu nie zabije Matylda. Troszeczkę szkoda by było. Uff, dobra, upiekło się nam. Co my możemy zrobić? Co możemy zrobić? 2 latarnie. Potrzebujemy 1 latarnię. Może zdobędziemy stąd? Nie, tylko monety. Szkoda. Co tutaj mamy? O, proszę. Kolejny dom handlowy i odkryjmy, co tutaj, kto tutaj stoi. Możemy tą osobę zabić? Możemy. Super. 2 monety. Pójdźmy w obrażenia. 1 łobuz leci do domu handlowego. Kupimy jeszcze jednego. Jeszcze jednego. Jest ciekawie. Nic stąd nie weźmiemy, więc może latarnie? Tak, myślę, że latarnie. Skorzystamy z jałmużny. Kusi mnie, żeby jeszcze wziąć jeszcze jednego zbira. Wezmę jeszcze jednego zbira. Dorzucę go do gangu. Możemy zakończyć turę. Trzymam kciuki, żeby Matylda nie zabiła naszego gangu, który już jest wyszkolony. Oby, oby, oby. Tu jeszcze nie doszła. Tu doszła. Rozstawiła. Dobra. Może wykonamy zadanie? Tak. Ciachnij zaraz. Co ma... I odkryj, co tutaj jest. Może coś... Istotny budyneczek? Nie. To nie jest jeszcze istotny budyneczek, ale możemy zaatakować i wykonać to zlecenie. Dobra, prowadzimy 2 do 1. 2 punkty do 1. 2 punkty do 1. Super.
Pójdźmy w złoto. Nieźle. Dobra, mamy 5 żyć. Mam nadzieję, że nic się nie stanie z naszym gangiem, chyba że ma tak dobry swój gang, albo po prostu tą zabójczynię wynajmie. Mam nadzieję, że nie. Możemy zakończyć turę. Dwie monety. 6 latarni. W sumie... Matylda i już... 8 runda. Dostarczono łapówkę. Eksmitowano łobuza. Zajmij się tym. Zbieram. 3 monety. Nieźle. Pójdźmy w złoto w dalszym ciągu. Zobaczmy, co ona tu przejęła. A, tańszych łobuzów ma. Tu odkryliśmy. Co możemy... Którą aktualizację... ulepszenie, które możemy wziąć. Weźmiemy latarnię, żebyśmy mieli jeszcze jedną latarnię więcej na turę. W tej turze kupiono jedno ulepszenie. Już kosztuje 8 lamp. No proszę. Co my możemy zrobić? Co my możemy zrobić? My też postawimy zbira w tym miejscu i wrzucimy łobuza do kościoła. Zobaczymy, jak na to zareaguje Matylda. Skończmy turę. Tura 9. Jestem póki co ex aequo z Matyldą, jeżeli chodzi o punkty. Oby to się jeszcze troszeczkę utrzymało. Zaraz kolejny to zrobiła. I grasz mi na nerwach. I jeszcze tutaj przechwyciła. Z tego co pamiętam, tutaj chyba kimś zabiła, tak? Tutaj tu stał ten gang. No ale teraz go... Teraz go nie zabiję. Chyba że wezmę wyrób wysokiej jakości. Mistrz złodziei może zaatakować raz na turę, zadając 2 punkty obrażeń. Matylda ma 4 złota, więc chyba nie jeszcze zabójczyni nie wykupi. Chociaż mam taką minimalną nadzieję. Zatem możemy... Zrobimy taki krok. Zabijemy zbira, który nam przeszkadza. Odkryjemy gang. No, tak myślałem, że... O, to i tak nam nic nie dało. Bo ma 5 żyć. 5 czerwonych serduszek. Ale za to możesz odkryć to. To miejsce, tą liczkę i to pozwoli nam na wykupienie zbira, postawienie go tutaj i wykupienie jeszcze jednego zbira, postawienie go tutaj. Troszeczkę spróbuję chociaż przyblokować, a jeżeli chodzi o nasz gang, no to zabijemy. Zabijemy zbira i standardowo wrzucimy łobuza do kościoła. A jeszcze tutaj
No dobra, zostawię tamtą miejscówkę. Trudno. Mogłem troszeczkę dalej posunąć tego zbira. No zobaczmy, co Matylda zrobi. Rozstawiła zbira. No. Koleżanko. Teraz bardzo dobre pytanie. Gdzie postawiłeś swój gang? Tu uzyskamy jeden punkt, tu drugi punkt do wygranej i trzeci wystarczy, że wykupię łapówkę, na którą mnie stać. Zróbmy tak. Wykupię łapówkę. 3, 7. 7 złota wydam na dwóch łabuzów. O, chyba mi się uda w tej turze wygrać. Zróbmy to. Poślij do kościoła. Weźmy jeszcze jednego łobuza. I teraz potrzebujemy 11 złota. Czyli musimy wpaść do tej posiadłości. 2 złote monety. Jeszcze tu to odwiedzimy. 2 złote monety. I... dziesięć. I wystarczy, że zabijemy chociaż jednego zbira. Na przykład tego. 4 złota. 14. Kupujemy łobuza. Pakuj się do kościoła. I ostatni. I Matylda z sareczki. Niestety. Wygraliśmy z Matyldą. To był rozdział czwarty. Rozdział piąty. Matylda zaprasza Amę do gry w okradni rodzinę królewską. Dobra, zobaczymy, co to jest. Ale w następnym odcinku. Za ten odcinek bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.